tankowania na stacji w Warszawie mam spalanie 7,9 litra w tym niemal 300-konnym, dużym, bardzo dużym jak na europejskie standardy samochodzie rodzinnym z napędem na 4 koła, podwyższonym, podniesionym troszkę zawieszeniem, prześwitem większym względem wariantów bez napędu 4x4. No i samochód po prostu płynie. To jest czysta przyjemność prowadzić taką, wydawałoby się, kolubrynę, która będzie się przechylać w zakrętach, a to nic bardziej mylnego. Zawieszenie tego samochodu pozwala z dużą pewnością wchodzić z dość wysokimi prędkościami, nawet w ciaśniejsze zakręty. No i można się nacieszyć jazdą tym samochodem, a nie cierpieć za kierownicą nudnej taczki rodzinnej. Także jak najbardziej na pierwsze wrażenia mogę wystawić wysokie oceny za prowadzenie, za pozycję za kierownicą. Mógłbym troszkę zjechać niżej z fotelem, nie miałbym nic przeciwko temu, bo lubię siedzieć niżej, bez względu na to, jakie auto prowadzę, jakiego segmentu. No ale tu najniższe ustawienie fotela sprawia, że nadal mam głowę blisko sufitu. No, można być po prostu mniejszym człowiekiem i wtedy nie ma tego problemu. No jak ktoś trochę urośnie, no to wtedy może mu to doskwierać, jak lubi siedzieć troszkę niżej. A tak widzicie i chyba słyszycie, że samochód niemal bezszelestnie mknie. I system stop and start właśnie nam zgasił silnik. Bezprzewodowe Android Auto, Apple CarPlay, także same no najnowocześniejsze rozwiązania, w końcu pacyfika po liftingu przygotowana na dzisiejsze standardy. Cześć! Zapraszam Was na test Chryslera Pacifica w najbogatszej odmianie modelu Pinnacle. Jest to wersja auta po liftingu. Samochód miałem okazję poznać i przetestować oraz zaprezentować Wam dzięki firmie Speedex, import samochodów z USA i Kanady oraz grupie miłośników modelu o nazwie Chrysler Pacifica Polska. Względem Pacifiki z napędem na jedną oś, wersja all-wheel drive jest zawieszona wyżej, co dobrze widać w nadkolach, na pokaźnych 20-calowych felgach. Akurat tu mamy opony All Season P0 Pirelli. Na takich przypłynęło auto ze Stanów, rozmiar 245/50 R20. I moi drodzy, tu ta przerwa jest zdecydowanie większa niż w wersjach z napędem na jedną oś, na przednią oś. Co prawda nie wiem, jak wyglądają wersje po liftingu, bo znam tylko dobrze wersje przed liftingiem i tam na pewno auto stoi wyżej. Być może w ogóle Chrysler podniósł auto, ale wydaje mi się, że to miałoby więcej sensu, żeby wersja uterenowiona, nazwijmy ją, miała właśnie w ten sposób rozwiązane kwestie zawieszenia. Jak przystało na amerykański samochód, już pomińmy milczeniu kwestię legalności pewnych rozwiązań w naszym kraju, ale jest to Jankes z krwi i kości, więc możemy go odpalić zdalnie. Co niniejszym, czy nie? Yep. Silnik odpalił z charakterystycznym dla jednostki 36V6 brzmieniem. No i może otwórzmy pozostałe elementy, nie tylko otworzyliśmy silnik jego pracą, ale zobaczymy też. No, Jankes, to wszystko musi być na pilota, wszystko musi być komfortowe. Matko, wichura taka, że chyba nic nie usłyszycie. Dobra, jeśli chodzi o tył, bo test już Pacifiki bardzo obszerny zrobiłem na kanale, także polecam każdemu się z nim zaprzyjaźnić i zapoznać. Mamy w tym razem wersję na czarno. Jest to topowa wersja Pinnacle z czarnym wnętrzem i bardzo fajnym kolorystycznie wnętrzem w skórzanym, w prawdziwej skórze, żadna skóra ze sztucznej krowy. Bagażnik znamy dobrze, panel do
obsługi ławki elektrycznie składanej też. Tu mamy 12-woltowe i gniazdo, gdyby to chciał. Jedyną różnicą względem na przykład mojego Town & Country jest to, że nie możemy sobie tak zwanej ławeczki na ryby, czy biwakowej, kempingowej zrobić, ale poza tym jest w porządku. No i wreszcie wysokość, która umożliwia mi schowanie się pod klapą, nie uderzanie głową. Spokojnie do 1,90 m człowiek się tu zmieści bez żadnego problemu. Proszę bardzo. Pyk, mieszczę się, także nie dotykam, a mam w tej chwili około 188-189 cm. To, że się mieszczę, zapewne ma też związek z tym, że packa stoi nieco wyżej niż wersja z napędem na jedną oś. Dobra, wietrzyko straszne, słuchajcie, zamykamy, z pilota też oczywiście da się zamknąć. Mamy też czujkę pod zderzakiem, aczkolwiek ta czujka, jeżeli będziemy chcieli zamykać, nie do końca reaguje. Na otwieranie reaguje, na zamykanie nie udaje mi się tego zrobić, więc możemy to zrobić z pilota. Albo z, oczywiście guziczka, który jest też tam. Co mamy tu? Może zgasimy silnik. I zaglądamy do środka, a w środku przepiękna skóra, kluczyk, który Wam jeszcze może zademonstruję bliżej. No to warunki, no fajny, ładny, duży, wszystkie przyciski są funkcjonalnie opisane grafiką, panic button, to jest typowe amerykańskie rozwiązanie, panika, panika i jeszcze raz panika, w razie czego. Zobaczcie, fabryczne, chryslerowskie, skórzane poduszki w trasę dedykowane na do długich podróży służą temu, żeby sobie tu położyć. No nie będę ich rozpakowywał, na razie nie wiem, czy w ogóle na targach, na których się pojawię z tą Pacyfiką, też będziemy je otwierać z folii, to muszę ustalić z właścicielem pojazdu. Kapitańskie fotele, takie same, nie wiem, czy dokładnie takie same, ale jeśli chodzi o ich wielkość, możemy znaleźć w wersjach hybrydowych. Plug-in Hybrid Electric Vehicle, mówię oczywiście o Pacyfice ładowanej po kablu, która umożliwia do kilkudziesięciu kilometrów jazdy na samym prądzie w trybie elektrycznym. Widzicie, że nie są to te takie taboreciki, tylko porządne, poważne foteliska. Można też zerknąć na przód i porównać sobie tu, jak wygląda przedni fotel i od razu zerknąć na tylny. Praktycznie się nie różnią. Widzicie, a w tych wersjach mniejszych foteli ogromna jest różnica w ich grubości, siedzisku i oparciu, wyprofilowaniu. Także tu pełen luksus. W drugim rzędzie nikt nie będzie się męczył absolutnie. Nie to, żeby w tej wersji biedniejszej, powiedzmy, jeśli chodzi o te taborecikowe fotele, będzie męczarnia. Absolutnie nie, ale tu jest już pełen komfort na długie podróże. Mamy też piękną panoramę i też z tyłu w niektórych wersjach mamy opcję, gdzie mamy też dach. Tu jak widzicie jest to wycięcie, ale tego dachu nie ma. Pewnie jest tu kamer, system kamer podsufitowy. Można sobie każde z miejsc oglądać na dużym ekranie, na panelu przyrządów. To wszystko jeszcze może Wam zdążę zademonstrować. No, rozwiązanie, które już omawiałem przy okazji testu Pacyfiki przed liftingiem, a więc te ekraniki w fotelach. Jedyną ich wadą względem tych podsufitowych lotniczych, no tu wiadomo, jest panorama, więc nie mogło być. Jedyną ich wadą jest to, że właśnie gdy mamy dużo dzieci, dużo pasażerów, no to nie jest to tak komfortowe oglądanie na przykład filmu na DVD, czy korzystanie z innych tam multimediów dla pasażerów na ostatnich miejscach. Ogromny tunel, zobaczcie, jaki po byku podłokietnik, to wszystko są luksusowe rozwiązania tylko dla tych najwyższych topowych wersji, taki jaką właśnie Wam dzisiaj prezentuję. I nie ma, jedna ważna rzecz, może przejść do drugiej strony, odnośnie kierownicy, bo naturalnie mamy tu grzanie kierownicy, podgrzewanie foteli, no pełen wypas, bajery jak to na full opcji, na fullu mamy, oczywiście pamięć ustawień, dwóch niezależnych ustawień. Co ciekawe, w czasie jazdy nie można z tego korzystać, miałem komunikat, że w czasie jazdy opcja jest nieaktywna. To taki detal, znowu, co wiecie, co kraj, co miejsce świata, to inne przepisy. Pewnie u Amerykanów jest to niemożliwe, żeby sobie przestawiać pozycję fotela z pamięci w czasie jazdy. Natomiast w europejskich autach jest to raczej normą. Tu mamy też taką fajną opcję odnośnie kierownicy, że nie mamy tego metalowego ringu, co mnie denerwowało w troszkę w wersji Limited, którą miałem okazję dla Was testować, że w zimą no, bardzo chłodził ten ring rękę, a jednocześnie super intensywne grzanie, nawet za bardzo. Moim zdaniem grzanie jest na tyle intensywne w tym aucie, że mogliby troszeczkę to zmienić, ponieważ mamy tylko jeden stopień grzania i bardzo, bardzo gorąca się robi ta kierownica. Muszę często wyłączać, włączać, no bo nie ma takiego umiarkowanego grzania. Jakoś w moim Town & Country to grzanie nie jest aż tak brutalne.
żeby ciągle włączać. A tu po prostu jest za gorąca ta kierownica, ale super plus, że rozwiązali to teraz inaczej, nie ma tego ringu, który był moim zdaniem troszkę nietrafionym pomysłem. Jeśli chodzi o wnętrze, to jak wam pokazałem, powiedziałem, jest wszystko na czarno w tej Alcantarze, co kto lubi, no fajnie się to komponuje, szczególnie z tym kolorystycznym układem, jak widzicie, foteli, miejsc siedzących, bardzo ładne, bardzo ładnie prezentujący się samochód. No i licznik w kilometrach, auto z Kanady, a nie z USA, inaczej mielibyśmy tutaj analogowe mile, a nie 220 na końcu skali. Jak wspomniałem, jest to topowa wersja Pinnacle, ale względem wersji Limited, którą miałem okazję dla was testować na kanale jakiś czas temu, brakuje przeszklonej części dachu dla pasażerów trzeciego rzędu, jak również dzięki tym bardzo wygodnym, dużym, obszernym, kapitańskim fotelom w drugim rzędzie nie schowamy ich podłogę, chociaż tam są schowki, ale będziemy musieli je najwyżej, jeżeli będzie taka potrzeba, wyciągnąć z auta. Już nie wykorzystamy tych wnęk na schowanie foteli. Możemy je wykorzystać w innym celu, na przykład na zbiorniki, na LPG, co jest powszechnie spotykanym rozwiązaniem. Jeden albo dwa schowki ludzie wykorzystują na butle na gaz, zbiorniki na LPG. Można też tam włożyć bagaż w trasę, jak się jedzie, żeby uniknąć ładowania boksu dachowego, który skutecznie popsuje nam widok takiego pięknego nieba. Po chwili kombinowania z tym systemem multimedialnym, no stwierdzam, że nie jestem w stanie obejść tego bez tworzenia konta w Amazon, a w tej chwili nie będę tego robił. Mogę jedynie wam puścić, pokazać demo, jak to wygląda. Wszystkie trzy ekrany, jak widzicie, są w użyciu. No nie jestem w stanie żadnego źródła tu uruchomić, nie mogę też sprawdzić napędu DVD, sprawdzić regionów płyty, po prostu nie mam jak decydować. Niezależnie od tego, co podłączę, pod którekolwiek ze złączy, to na tył wymusza mi ten Fire TV. No i widzicie, continue step, mogę jedynie scanning for networks. Mam możliwość połączenia się z moją siecią, oczywiście jak podam kod, natomiast no, to mi nie rozwiązuje problemu, bo mówię, no, wymusza na mnie Amazon, no, więc wrzucę wam demo. Okej, no demo próbowałem wam wrzucić, ale jak zwykle problemy, nie dość, że DVD jest kompletnie niewidoczne, co się okazało, że nie tylko ja mam z tym problemy, bo przewertowałem amerykańskie narzekania w internecie na wersję oprogramowania z 2022 rocznika. Do 2021 wszystko chodziło dobrze, niestety od rocznika modelowego 2022 jest na razie kaszanka. Trzeba czekać na update softu. Dynamiczne kierunkowskazy z tyłu, fajna sprawa. No i ta amerykańska belka LED-owa przez całą szerokość auta. Też moim zdaniem fajna poprawka, fajna poprawa względem przedliftingowej wersji. Z przodu już nie ma dynamicznych kierunkowskazów. Zwykłe, małe lampki migające. Moi drodzy, no paczką w wersji Pinnacle jedzie się bardzo, bardzo przyjemnie. Napęd na cztery koła na pewno minimalnie pogarsza wyniki zużycia paliwa, ale zobaczcie, czy jest powód do narzekań. No nie wydaje mi się. 8,8 litra zaraz po zimnym rozruchu zresetowałem licznik. Od tankowania w Warszawie 9,2, jadąc normalnie, przepisowo, czasami wyprzedzając. Także wcale nie będą to wyniki tak wiele gorsze niż w wersji z napędem na jedną oś, a jednak myślę, że w naszych warunkach pogodowych i klimatycznych ten napęd na cztery koła oraz większy prześwit mogą się przydać. System Android Auto czy Apple CarPlay działa bez problemu, bezprzewodowo. Także jest to też kolejny upgrade względem Pacifiki przed liftingiem. Nie mówiąc już o tym, że mamy też troszeczkę większy ekran, bo wiele się tu nie zmieniło w konsoli, nie licząc oczywiście tego fantastycznego podłokietnika z przepasnym schowkiem wersji, w tej topowej wersji Pinnacle. Ale wnętrze jest bardzo dobrze wszystkim znane. Myślę, że każdy, kto już jeździł Pacifiką sprzed lat, poczuje się dokładnie tak samo w tym samochodzie, odrobinę lepiej ze względu na te wszystkie wspomniane gadżety. Jak powiedziałem w prezentacji, super, że nie ma tego metalowego ringu. Nie wiem, czy dotyczy to każdej wersji Pinnacle, bo wydaje mi się, że widziałem w internecie wersję Pinnacle z właśnie z tym ringiem, albo była jakaś to, jakiś taki ulep czy coś, nie wiadomo. Nie wiadomo, no nieważne. W każdym razie to jest, tak bym wolał mieć, tak jak w moim aucie mam, że nie mam tego metalowego ringu, który znamy z wersji Limited. Chyba, że po lifcie to zmienili, zdjęli to już w ogóle całkowicie, ale nie wiem. No i teraz tak,
Co mogę Wam powiedzieć jeszcze na temat tego samochodu? Amortyzuje bardzo fajnie, na tym nie za dużym profilu opony mamy dobrą amortyzację, wszystko sprężyście, sztywno, ale jednocześnie ta sprężystość zapewnia nam komfortowe warunki jazdy. No, grzech marudzić. Samochód jest naprawdę bardzo przyjemny. Jeszcze co ciekawe, mamy te kilometry w analogowym liczniku zamiast mil. Jest to fajna sprawa na pewno dla każdego Polaka, że nie będzie musiał mieć tego licznika mila, chociaż dla mnie to jest wszystko jedno. Wersja kolorystyczna fajna. Ten czarny środek koresponduje super z tymi fotelami i jestem z samochodu bardzo, bardzo zadowolony. Troszkę inne odgłosy wydaje w kabinie ta jednostka, tak jakby troszeczkę buczenia na dole. Różnice konstrukcyjne względem mojego staruszka Town & Country, jeśli chodzi o silnik 3.6 V6 Pentastar, są niewielkie, ale są. To nie jest tak, że to jest jeden do jednego, co do każdego elementu przełożona jednostka nawet troszeczkę moc jest większa. No wiadomo, no skrzynia automatyczna, kompletnie inne światy. Tu mamy tą dziewiątkę ZF-a, u mnie jest 62 TE, sześciobiegowa, archaiczna konstrukcja, rozwinięcie czterobiegówki jeszcze ze starszych wersji Chryslera Town & Country, więc no tak to wygląda, moi drodzy. Samochodem się płynie po drodze, jest amerykański krążownik, który zapewnia bardzo komfortowy przejazd nawet kompletowi pasażerów. Jedyne problemy mam z tym najnowszym systemem inforozrywki. No nie przemawia do mnie, nie mogę ani włączyć. Ponownie mam problemy z płytą DVD przez ten napęd Blu-ray. W ogóle nie ma w tych mediach. No szkoda gadać. Po prostu coś nie działa z tym systemem. Zmusza nas do jakiegoś konta w Amazon. Parowanie z tyłu tych sieciowych. No chyba, że mam tylko te piloty do sieci. No nieważne. Zostawiamy temat, aż się rozwiąże kiedyś w przyszłości. Jeśli chodzi o multimedia względem mojego, to jest nakomplikowane, nie podoba mi się to, a poza tym samochód jest, tak jak powiedziałem, no, czystą frajdą. Prowadzenie go daje naprawdę dużo przyjemności, cisza kabina, lepsze czucie auta w zakrętach, no wszystko jest nowe, wiadomo, że auto po przejściach, ale zrobione porządnie i nie można narzekać. 8,5 litra odkąd zresetowałem licznik przy starcie, 9,2 od Warszawy. Wyniki piękne, jak na taką budę z 300-konną, porządną jednostką V6. No i tyle. Więcej tu nie ma się co rozwodzić. Ogólnie bardzo samochód, bardzo mi pasuje. No, gdyby był w moim zasięgu finansowym, to kto wie, czy bym się nie zastanowił dokładnie nad tym egzemplarzem, ale kwoty za wersję Pinnacle 2022 to pewnie koło niewiele mniej niż 300 tysięcy będzie trzeba zabulić za sprowadzone już po przejściach auto. No, jest to dla mnie dość zaporowa kwota. Okolice 200 tysięcy, ok, można rozważyć, przynajmniej jeśli chodzi o mój budżet. Okolice 300 tysięcy to dla mnie zdecydowanie za drogo. Chcę Wam jeszcze pokazać ciekawą sytuację dotyczącą ZF-a, podobnie jak mój automat sześciobiegowy. Ta skrzynia nie odcina dopływu paliwa. Zobaczycie, jak to wygląda. Puściłem pedał gazu i schodzimy do 2 litrów na 100 km, gdy nie dotykam gazu i gdy schodzimy z prędkością. No jest to taka dziwna charakterystyka, dlatego że jak wiecie, wszystkie europejskie automaty, podobnie jak skrzynie manualne, gdy zdejmujemy nogę z gazu, może nie wszystkie, no ale przeważająca, ogromna większość, odcinają całkowicie paliwo i wtedy albo w trybie cruisingu mamy jakieś tam szczątkowe zużycie paliwa typu 0,8 litra, 0,6 litra, jak silnik jest ciepły, na godzinę podawane, a tu ewidentnie spalane jest cały czas paliwo w przypadku komputera. No i jest to taka charakterystyka, to tak zauważam tą rzecz, no bo nie mamy tu trybu manualnego, nie możemy sobie przejść w tryb manualny na panelu instrumentów, jak widzicie, nie ma opcji, nie ma manetek, tam z tyłu te chryslerowskie są dzyndzle do obsługi multimediów, nie ma tu manetek, więc nic z tym nie zrobimy. Minimalne zużycie paliwa, gdy puścimy pedał przyspieszenia, będzie wynosiło, tak jak komputer podaje, 2 litry, teraz widzicie, przygazowałem, lekko do gazówkę zrobiłem, no i cały czas 2 litry, nawet gdy użyję pedału hamulca, hamuję i cały czas to zużycie teraz chwilowe wynosi skręć w lewo 2 litry minimum, bo jak wiecie, tak jak teraz wynosi nawet 4, to zależy, co tam skrzynia wymyśli.
Tak. Fotoradar 200 metrów, ograniczenie 50 km na godzinę. Tak, fotoradar jest stacjonarny. I baza danych fotoradarów nie tylko u mnie, Janosik, Google Maps, ale Chrysler nie zawodzi. Wszystko jest wygrane, także fajna, fajna rzecz. Komfort akustyczny w trasie poprawiają klejone boczne szyby, czego w tańszych wersjach raczej nie znajdziemy. Zużycie paliwa tylko spada, w tej chwili wynosi 8,4. Jadąc naprawdę spokojnie, myślę, że okolice 8 litrów można bez problemu w trasie zrobić. No, do 90 paru na godzinę, jak już dobijemy stówki i przekroczymy, to wiadomo, że będzie więcej. Ale no, na drzewo ze spalaniem. Co mi się bardzo podoba w tym samochodzie, to w tej konfiguracji prowadzi się, no nie, zupełnie się nie prowadzi jak van, jak minivan. Prowadzi się bardziej jak duże kombi i pod względem walorów jezdnych, oczywiście to elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego, o czym mówiłem podczas recenzji przedliftingowej wersji Pacifici, cały czas jest, ale na rondzie drugi zjazd. Ale jakoś tutaj, nie wiem, kwestia tego, że to jest najnowszy model po lifcie, kwestia, że jest czteronapęd, cokolwiek tu zmienili, kalibrację tego wspomagania, może też same opony, zawsze same opony dają inny feedback kierownicy. Zależy od tego, jakie gumy mamy, letnie, zimowe, czy z takim, czy z innym bieżnikiem, to też nie jest bez znaczenia. Więc akurat w tym konkretnym przypadku, tu mam dwie różne opony, zdaje się tam Falken, tak, i Pirelka całoroczna. Więc no, takie ciekawe doznania. Zupełnie jeśli chodzi o jazdę, to nie przeszkadza, natomiast głupio to wygląda i raczej tak nie powinno być. Co Wam jeszcze chciałem powiedzieć o tym samochodzie? To, że właśnie ten podłokietnik daje możliwość oparcia się bardzo wygodnego. Tam niby też są te takie małe podłokietniki wysuwane z foteli w wersjach bez tego centralnego dużego podłokietnika. To może, gdy mama chce skoczyć na przykład, nie wiem, w korku gdzieś do tyłu, może nie być tak wygodne jak tu otwarta przestrzeń. No ale wiecie, coś za coś. Bardzo, bardzo przyjemnie się tym autem jedzie. I no kurczę, no żeby tylko te auta nie były teraz tak pieruńsko drogie, bo z tym mam problem. Te ceny wywaliło tak w kosmos, że odpocząwszy od cen licytacji tych samochodów w Stanach do tych cen sprzedażowych, popyt, podaż, wiadomo jak wygląda sytuacja, nie tylko w używkach, ale i w nowych samochodach. No tragedia, tragedia. Ceny z kosmosu, ale samochód fajny. Jedyne to buczenie takie tak mnie zastanawia. Trochę tak dziwnie. Troszkę mi się kojarzy tak, jak miałem okazję przejechać się hybrydą plug-in hybrid PHEV, tym modelem przed liftingiem, i też tam były różne tego typu odgłosy, no ale tu nie mamy żadnej hybrydy. Tu jest klasyczna benzyna z 9-biegową skrzynią automatyczną i takie dziwne te odgłosy, ewidentnie coś tracie drogowe 700 metrów z napędu. Coś tam chodzi. No nic, ale ogólnie jestem bardzo zadowolony. Super mi się tematem jedzie i trochę będzie mi smutno wracać do mojego staruszka, aczkolwiek no podobne samochody, nie ma co się oszukiwać, to po prostu tu jest full wypas, tam niby też, tylko już 12-letni. No, jak widzicie, wynik cały czas spada, cały czas go poprawiamy, a teraz chcę Wam pokazać bardzo fajny feature dla tatuśka czy mamuśki dużej gromadki. Wszystkie miejsca mamy dobrze widoczne, widać co się dzieje za nami, co robią nasze pociechy. Także bardzo fajny bajer wprowadzony, to co widzieliście w prezentacji. Ta taka rzecz przyczepiona do podsufitki, to właśnie to są te kamery 360 system widoku. Fajna rzecz. W tym kwadraciku po prawej stronie możemy zmieniać widok, przybliżać sobie to, co w większych szczegółach chcemy zobaczyć, jak widzicie. A taki chyba trochę zbędna funkcja, lepiej by mieć po prostu na całym ekranie to. Nie wiem, czy to się da tak ustawić, chyba się nie da. Zawsze któreś z tych siedzeń musi być w tym obszarze. Albo się da, a ja nie umiem tego zrobić, lol. Lusterko przybliżające, standard dla Jankesów. Z tej strony oczywiście tylko, bo z tamtej już normalne. I jest ostrzeżenie, napis dla Amerykanów, żeby wiedzieli, żeby takie rzeczy wiedzieli, tak jakby ten naród kompletnie nie myślał. No ale takie mają regulacje prawne. Nic na to nie poradzimy.
mimo używania systemu stop and start, czasami silnik oczywiście i tak zostanie uruchomiony, gdy jest zapotrzebowanie na energię, ogrzewanie, dmuchawa, ciepłe powietrze i tak dalej, to wszystko ciągnie prąd. No i zobaczcie, że w tej chwili, mimo tego, że do tego momentu w korku stałem z wyłączonym silnikiem, po niemal 11 km mamy spalanie 18,9 o poranku przy temperaturze minus 1 i takim padającym lekko śniegowym klimacie. Więc no nie oszukujmy się, w takich miejskich realiach, jeżeli ktoś nie zagazuje i będzie się kręcił takimi odcinkami ze średnią w okolicach 20 na godzinę, to to auto będzie paliło zimą między 18 a nawet 20 litrów. No, rozwiązaniem mogłoby być tu hybryda, plug-in hybrid w tym modelu, no ale cóż. Tak to wygląda, moi drodzy. W trasie super, można spokojnie 8 zrobić, 8, 8,5 litra w takim czteronapędowym klocku, natomiast w mieście, no niestety, ponad dwa razy tyle. Mamy też rozbudowany panel instrumentów pokładowych, wskazania temperatury płynu chodniczego. Tu mamy 62 stopnie temperatura napędu, co jest bardzo fajną informacją. Temperatura oleju, też bardzo przydatne info. Ciśnienie atmosfery, trwałość oleju, no, doładowanie w tym momencie, ładowanie baterii, praca alternatora, każda z opon, no i to chłodziwo. Wiecie, nie ma się co przejmować tym chłodziwem, dlatego że te silniki lubią się grzać, to jest norma, te 95 stopni, nawet 100 stopni tam się załącza, pierwszy stopień, drugi stopień wentylatora przy określonych wyższych temperaturach, to dochodzi spokojnie w takim stanie nawet zimą, kiedy mamy na zewnątrz minusowe temperatury do 100 stopni. U mnie też na początku myślałem, że coś jest nie halo, ale jak widzicie, termostat pokazuje nawet niedogrzaną do takiej umownej skali 90 stopni. Mam nadzieję, że to zobaczycie tu po lewej stronie. No a już cały czas rośnie. Już 97, zaraz pewnie zobaczymy 99, 100. System stop and start oczywiście jest aktywny, natomiast tak jak powiedziałem, no gdy potrzebuje to auto zapotrzebowania na energię, no to noga cały czas na hamulcu, przydałaby się funkcja auto hold, też tego dalej nie wprowadzili w tym samochodzie, w tym automacie, no do wszystkiego człowiek się przyzwyczai, ale mówię, że są takie pewne rzeczy. O, zobaczcie, już 98, no zaraz pyknie nam stówka, ale poza tym bardzo przyjemny samochód. No na pewno nie do pełzania po mieście, bo no przy spalaniu takim korkowym, jak widzicie, 19,7 to jest, no to trochę boli. Nie jest to zwierzę miejskie, aczkolwiek bardzo fajny samochód. Jedyna sprawa, jaka mnie troszeczkę zastanawia, to to, że słyszę ciągle to buczenie, o którym już wspominałem, gdy jechałem w trasie. Takie cały czas wytwarza ten silnik takie częstotliwości, których na przykład w moim aucie kompletnie nie ma. Kiedy się zatrzymuje, oczywiście mój starszy Town & Country nie ma systemu stop and start, więc tam silnik cały czas pracuje. Alright. No i wentylator się włączył przed chwilą, 93, teraz 94, momentalnie spadło z tych okolic 100 stopni, znowu rośnie, także taki urok tego silnika, wszystko jest ok, nie ma powodu do paniki, tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś się przejmował, jak jeździ takim autem, że mu tam w korkach do około 100 stopni podchodzi jednostka, czy nawet czasem przekroczy odrobinę, to nic się nie dzieje złego. Pytanie, jak będzie latem w największej upale, to zobaczymy. No ale tyle, a tak poza tym mówię wam, no przydałoby się auto hold i to buczenie, tak jak teraz, absolutna cisza. W czasie jazdy cały czas słyszymy to takie, no buczące coś, co dziwi mnie to, no bo w moim Town & Country nie ma żadnych tego typu częstotliwości informujących nas o pracy jednostki. Myślę, że po prostu teraz ten troszeczkę unowocześniony silnik o parę tam rozwiązań może generować w każdym aucie taki hałas, ale muszę jeszcze pojeździć przynajmniej jedną, może dwoma egzemplarzami, żeby się upewnić, Pacifici w tym wydaniu niehybrydowym, żeby się upewnić, czy na pewno to nie jest kwestia, że coś tutaj bardziej rezonuje. O, tak jak teraz, silnik odpalił, noga cały czas na hamulcu, widzicie, i po moment odpalenia wiadomo, zawsze w każdym aucie słychać, ale tu nie było szarpnięcia żadnego przesadnego, także tu ok, ale to cały czas buczenie, buczando. Nie lubimy tego. Hej Chrysler, ustaw temperaturę na 18 stopni. Temperatura została ustawiona na 18 stopni. Hej Chrysler,
Ustaw temperaturę na 20 stopni. Temperatura została ustawiona na 20 stopni. Yep, it works. Dlatego, że w tak fantastycznie wyposażonym, wygodnym i bezpiecznym aucie, gdy cały czas nas oślepiają samochody jadące za nami, a w naszym kraju niestety często się spotyka auta z jedną żarówką świecącą w niebo, a drugą poprawnie ustawioną, to jest to wkurzające. No, chciałbym mieć przyciemniane lustro i... No i tego mi brakuje najbardziej podczas nocnej jazdy, że co chwila jakiś pacjent za mną mnie oślepia, czego nie ma, z czym nie ma problemu z prawej strony i oczywiście w lusterku wstecznym, centralnym. To taka uwaga, że tu względem poprzedniej pasyfiki przed liftingiem się nic w tej kwestii nie zmieniło. A nawet jeżeli przyciemnienie jakiekolwiek jest, to nie ma podejścia do tego, które jest w moim Town & Country. Ciekawe, czy tam przepisy się zmieniły w międzyczasie, bo wygląda mi na to, że mam amerykański, oryginalny, całe lustro jest oryginalne i tak samo powiększa obraz, przybliża, więc to nie jest żadna konwersja z Lancia Voyager z rynku europejskiego na przykład.